Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w tym wydaniu. Budżet obywatelski Mazowsza rozstrzygnięty. Budowa wschodniej obwodnicy Gombina ruszy w ciągu 2 lat. Nowoczesne ambulanse w szpitalach w Zwoleniu i w Pionkach oraz kolejne 2 przekazane Ukrainie. Ponad 60 tysięcy głosów oddanych przez mieszkańców województwa mazowieckiego w 3. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza zdecydowało o wyborze 67 projektów. Najaktywniejsze po raz kolejny okazały się kobiety, które oddały 60% głosów. Budżet obywatelski Mazowsza jest ważnym przedsięwzięciem, które mieszkańcom daje możliwość współdecydowania o realizacji wielu projektów i wspólnego budowania województwa mazowieckiego. Łączy absolutnie wiele pokoleń, łączy ludzi w wielu miastach, wielu gminach, wielu powiatach. To właśnie mieszkańcy podejmują tę decyzję, a nie urzędnicy, nie politycy, nie ludzie, którzy z nakazu pokazują, że w tej miejscowości akurat wydamy tyle pieniędzy na to. Mieszkańcy województwa mazowieckiego zdecydowali o wyborze 67 projektów. Najwięcej głosów zdobył region płocki, drugą pozycję zajął region radomski, a trzecią region warszawski zachodni. Zdrowie, zakup karetek, in vitro, 15 projektów. Kultura, pikniki, festiwale, koncerty, 15 projektów. Edukacja, studio VR, szkolenia, 14 projektów. Infrastruktura, ścieżki rowerowe, chodniki, 10 projektów. Sport i turystyka, zawody, wycieczki, 9 projektów. Wsparcie otrzymają także pojedyncze projekty po jednym z dziedzin. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, rozwój gospodarczy, zagospodarowanie przestrzenne. W tym roku wyjątkowo udało nam się zachęcić bardzo wielu mieszkańców województwa do wspólnego tworzenia tego regionu. W 9 podregionach mamy wybrane projekty i w puli ogólnowojewódzkiej również. Podobnie jak w poprzednich latach, dużą liczbę głosów zyskały projekty zdrowotne. Podwójna radość, ponieważ 2 projekty, które zostały zgłoszone do tej 3. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza, wygrały tak naprawdę. Projektodawcy zdobyli niemalże 2 miliony złotych na poprawę komfortu naszym pacjentom, tym małym i tym dużym. Jednym z wybranych projektów jest przystanek Relacje 2.0 w regionie żylardowskim. To projekt, który zakłada działania wychowawcze, działania profilaktyczne, działania adresowane do młodych ludzi, wymyślone przez młodych ludzi i realizowane przez młodych ludzi. Ich spektrum jest zależne od tego, jakie będą mieli pomysły, jakie będą mieli potrzeby. Na realizację projektów budżetu obywatelskiego Mazowsza 2022 samorząd przeznaczy 25 milionów złotych. Tiry przejeżdżające przez Gombin są zmorą mieszkańców, niszczą ulice, tworzą korki, powodują hałas i pękanie budynków. Część obwodnicy, która docelowo ma wyprowadzić transport ciężarowy z miasta, już funkcjonuje. Budowa wschodniego odcinka ma ruszyć w ciągu 2 lat. Mieszkańcy Gombina i okolic z niecierpliwością czekają na powstanie kolejnego, około 3,5-kilometrowego odcinka obwodnicy miasta, która połączy drogę wojewódzką nr 577 z drogą nr 574. Społeczeństwo nasze cały czas oczekuje na to, żeby jednak powstała część tej obwodnicy, żeby tą drugą część wybudować, bo to jest dla dobra mieszkańców, szczególnie miasta. Mieszkańcy chcą jak najszybciej, żeby to było zrobione. 8 lipca podpisano umowę na wykonanie projektu drugiego etapu inwestycji. Koszt dokumentacji to 1 000 000 zł. Połowę dofinansował samorząd województwa mazowieckiego. Projekt będzie trwał 2 lata. Po wykonaniu tego projektu uzyskamy w tym okresie wszystkie potrzebne decyzje administracyjne. Projekt wykona firma Eco 5 Tech. Realizujemy dokumentację projektową, koncepcję wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, czyli decyzji środowiskowej, a także, jeżeli będzie wymagane, oczywiście decyzji wodnoprawnych i innych niezbędnych do zakończenia projektu zgodnie z umową. Oprócz budowy wschodniego odcinka obwodnicy dodatkowo zostanie przebudowana ulica Wspólna w Gombinie. Zostaną zdjęte wszystkie warstwy konstrukcyjne jezdni, które w tej chwili występowały. I zostanie wybudowana nowa konstrukcja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Mieszkańcy i władze Gombina chcą, by w mieście w końcu było ciszej i spokojniej, a ruch samochodów zmalał do minimum. Naszym marzeniem byłoby, aby nasze miasto było zupełnie bezpieczne. Ono jest otoczone lasami, jeziorami, aby tu można było też pięknie i bezpiecznie mieszkać i przejeżdżać bardzo sprawnie i też bezpiecznie.
Budowę pierwszego odcinka gombińskiego objazdu oddanego do użytku w 2020 roku samorząd Mazowsza dofinansował kwotą blisko 37 milionów złotych ze środków unijnych. Prace projektowe nad wschodnią obwodnicą już trwają. Do szpitali w Zwoleniu i Pionkach trafiły nowoczesne ambulanse z wyposażeniem. Kolejne karetki zostały przekazane także do ogarniętej wojną Ukrainy. Nowe karetki dla szpitali w Zwoleniu i Pionkach to ambulanse sanitarne typu T z pełnym wyposażeniem. Jak podkreślają władze placówek, pomoże to świadczyć usługi medyczne na jeszcze wyższym poziomie. Samochód służy nam od maja tego roku. Jest niezbędnym do realizacji naszych działań statutowych i mam nadzieję, że posłuży nam jeszcze bardzo długo. Ona tu się spełni, ona będzie dobrze służyć społeczeństwu i służbom medycznym SPZOZ-u. Dlatego, że szpital nie jest pełnoprofilowy, w związku z tym trzeba często do specjalistów przewozić, pomagać. Jest to często Radom, czasem Puławy, Lipsko. No tutaj na terenie ta karetka tutaj będzie, ona się spłaci, ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Ich zakup był możliwy w ramach projektu realizowanego przez samorząd województwa, który polega na doposażaniu mazowieckich szpitali do walki z COVID-19. Jego całkowita wartość to 480 milionów złotych. Dzięki unijnym środkom do placówek leczniczych na Mazowszu trafiło do tej pory aż 91 ambulansów. W sytuacji wybuchu pandemii w Polsce podjęliśmy szybkie działania dotyczące kwestii uruchomienia projektu unijnego, który dotyczył kwestii doposażenia 70 kilku jednostek. Do szpitali trafiły nie tylko nowe karetki, ale również specjalistyczny sprzęt medyczny. Samorząd województwa w ramach unijnego projektu doposaża mazowieckie szpitale w karetki i specjalistyczny sprzęt. Dzięki temu może również wesprzeć Ukrainę. Kolejne dwa ambulanse, które służyły siedleckiemu pogotowiu Meditrans, trafią do batalionu medycznego Szpitalnica do miasta Dnipro i do portu lotniczego we Lwowie. Te karetki są tam im bardzo potrzebne. Ja rozmawiałam z lotniskiem w Lwowie, z szefostwem. Oni mówią, że nie mają czym przewozić rannych, których potem na przykład przewożą samolotami do innych krajów, więc ważne jest, żeby te karetki były sprawne. One są sprawne, one są tak wyposażone jak każda nasza karetka. Chcemy pomagać Ukrainie, pomagamy Ukrainie sukcesywnie, bo to nie tylko Meditrans siedlecki, ale Meditrans warszawski, Meditrans ostrołęcki takiego wsparcia udziela. Tak jak pani powiedziała, 15 karetek przekazaliśmy na Ukrainie. Ale to nie tylko karetki, my reagujemy bezpośrednio na potrzeby. Sprzęt elektryczny, sprzęt medyczny, koce, to co tam jest najpotrzebniejsze trafia nadal na Ukrainę. Od początku wojny do naszych sąsiadów trafiło już w sumie 15 ambulansów z Mazowsza. Brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny utonięć. Do takich sytuacji z reguły dochodzi na niestrzeżonych i niebezpiecznych kąpieliskach. Samorząd województwa razem z mazowiecką policją prowadzi akcję, która ma ostrzegać przed kąpielą w takich miejscach. W regionie siedleckim kąpielisk oznaczonych czarnym punktem wodnym jest aż 17, a na całym Mazowszu aż 125. W takich miejscach obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Na terenie działania naszej komendy mamy 4 czarne punkty. 2 z nich znajdują się nad rzeką Bóg, 1 nad rzeką Liwiec, a 1 przy takim naturalnym rozlewisku. Ale tam zawsze mamy wyznaczone w okresie letnim służby. Nasi policjanci bardzo często patrolują te rejony. Policyjne patrole nie wystarczą. Ważne, aby samemu mieć świadomość zagrożenia i korzystać z wody odpowiedzialnie. A co zrobić, jeśli widzimy tonącą osobę? Nie bawimy się sami w ratownika, nie wchodzimy do wody. Oceniamy swoje możliwości fizyczne i nie rzucamy się na pomoc bez sprzętu, który nas zabezpieczy. Najważniejsze jednak, aby zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać odpowiednie służby i, kiedy to konieczne, przystąpić do pierwszej pomocy. Należy udrożnić drogi oddechowe. U dzieci i dorosłych wygląda to tak samo. 30 ucisków klatki piersiowej i 2 wdechy ratunkowe. Jeśli chodzi o rok 20, na terenie tutaj subregionu siedleckiego utonęły 4 osoby. Już w 21 utonęło tylko 2. Region siedlecki jest na 4. miejscu wraz z Radomskim pod względem liczby niebezpiecznych kąpielisk na Mazowszu. Więcej znajduje się w regionie ciechanowskim, w Warszawie, a najwięcej w Ostrołęckim. Lato w pełni, a na Mazowszu nie brakuje wakacyjnych atrakcji. Samorząd województwa zaprasza na cykl Mazopikników. Pierwszy z nich odbył się w Ciechanowie.
Samorząd Mazowsza kontynuuje akcję promocyjną województwa. Tam, gdzie pojawia się Mazokamper, na pewno będzie działo się coś ciekawego. Tak było w minioną sobotę w Ciechanowie, u stóp Zamku Książąt Mazowieckich. Mazopikniki to przede wszystkim poznajmy siebie, poznajmy naszą ofertę turystyczną, poznajmy naszą ofertę kulturalną, ale również to, co możemy kupić na terenie Mazowsza i z czego powinniśmy być dumni. Mieszkańcy mogli liczyć na wiele atrakcji. Były konkursy z nagrodami, warsztaty, wieloformatowe gry i zabawy. Uczestnicy imprezy mogli też wziąć udział w potańcówce na dechach czy silent disco lub poćwiczyć jogę na trawie. A miasteczko zdrowia oferowało bezpłatne badania i konsultacje medyczne. Cudowna pogoda, cudowny pomysł. Ja mam torbę pełną tutaj materiałów zebranych właśnie z tego pikniku, także świetnie. Rodzinny klimat, mile spędzona sobota. Piknik to też okazja do promocji różnych instytucji. Promujemy jak zwykle fundusze europejskie dla Mazowsza. Jesteśmy w takim specyficznym okresie, że kończy się jeden okres programowania, a zaczyna drugi okres programowania. Dużym zainteresowaniem cieszył się jarmark z mazowieckimi wyrobami regionalnymi, jak na przykład miody. To często rodzinne interesy prowadzone od lat. Jest to wielopokoleniowa, od 1946 roku praktycznie w naszej rodzinie, odkąd pojawiły się pszczoły, do dnia dzisiejszego to kultywujemy. Jesteśmy z Warki, powiat grójecki, reprezentujemy też Warecki Szlak Jabłkowy. Atrakcje najbardziej przyciągały najmłodszych. Bardzo mi się podoba, przyszedłem z dwójką dzieci i są zachwycone. Chodzimy od stoiska do stoiska, właściwie sami sobie tutaj wybierają co chcą. Ja przy okazji też mogę poznać nowe miasta, których na przykład nie znałem, jak tam jest stoisko miasta Iłża. Mazopiknik to doskonała okazja do promowania interesujących miejsc w regionie. Z uwagi na to, że jest to promocja nie tylko miasta, ale całego Mazowsza, jako przedstawiciel miasta w imieniu pana prezydenta Krzysztofa Kosińskiego byśmy bardzo serdecznie chcieli zaprosić na Mazowsze i dokładnie do Ciechanowa. Dzisiaj jesteśmy w Ciechanowie, ale zapraszamy do Płocka, do Żyrardowa, do Siedlec, do Ostrołęki i do Iłży. Ciechanów był pierwszym przystankiem w podróży po Mazowszu. Inne zakątki regionu czekają, aby je odwiedzić. A na kolejnym pełnym atrakcji Mazopikniku widzimy się już 23 lipca na plaży miejskiej w Ostrołęce. Do zobaczenia.